jako trzeciego prelegenta pragnę zaprosić pana Michała Rozmysła z tematem archetypy starego mędrca w tekstach Tolkiena, kilka uwag porządkujących. Bardzo dziękuję za głos i na początek chciałbym tak krótko opowiedzieć, co mniej więcej znajdzie się w całym moim referacie. Więc tak, zacznę od takiego krótkiego wprowadzenia teoretycznego dotyczącego archetypu, pojęcia archetypu w pismach Junga. Potem postaram się ukazać cechy archetypu starego mędrca, postaci starego mędrca na podstawie uczty Platona, ponieważ tam znajduje się postać, która moim zdaniem może być odebrana jako stary mędrzec i świetnie pokazuje reprezentatywne cechy. A na koniec odniosę się do czterech postaci, które stworzył Tolkien i pokażę, czy są lub czy nie są one przedstawicielami tego archetypu. Dobrze, zatem przechodząc do referatu. Postacie mędrców i magów, wróżbitów czy wszechwiedzących występują w kulturze powszechnie. Wydają się być głęboko zakorzenione w tradycji, stanowią jeden z dowodów na istnienie ogólnych i autonomicznych typów bohaterów, także epickich. I o tym wcześniej mówiła chociażby moja poprzedniczka, która także w eposach odnajduje jak najbardziej postacie typu magicznego czy archetypicznego. W związku z tym, iż najczęściej takie postacie dają o sobie znać w kontekście mitów, narracje i relacje, w których występują, można dookreślić jako struktury mityczne. Pewna koncepcja jest pomocna w próbie analizy tego zjawiska i porusza kwestię powszechności bohaterów typu magicznego i mam oczywiście na myśli myśl archetypową Carla Gustava Junga. Pisze on w dosyć upoetyzowany sposób w przełomie cywilizacji o problemie archetypu. Cytuję. Archetypy są niczym łożyska rzek, które woda co jakiś czas opuszcza, lecz po upływie nie wiadomo jak długiego czasu znowu może się w nich pojawić. Archetyp jest niczym dawny bieg strumienia. Kiedyś płynęła w nim woda, po czym nagle znikła, by płynąć nurtem podziemnym. Im dłużej płynie w sposób niewidoczny, tym większe jest prawdopodobieństwo, że kiedyś znów się tam pojawi. Koniec cytatu. To dość ciemne wytłumaczenie Junga skomentować można uwagą Jana Mączki, polskiego jungisty. Archetypy są, cytuję, pierwowzorami ludzkich wierzeń, uczuć, dążeń i działań występujących u każdego człowieka, bez względu na jego wykształcenie czy przynależność kulturową. Archetypy stanowią pewne wrodzone wzorce zachowań, które przejawiają się w formie symboli lub personifikacji w snach, dziełach sztuki, mitach, rytuałach o charakterze magicznym czy religijnym. Koniec cytatu. Oczywiście także tutaj dołączyć można by wszelkiego rodzaju narracje, powieści, opowiadania, poezje i temu podobne rzeczy. Jung posiadał pewne przekonanie o nieprzerwanej powtarzalności pewnych apriorycznych typów wywodzących się z nieświadomości zbiorowej. Najczęściej pojawiają się w badaniach archetypy cienia, animy, animusa oraz jaźni. Rzadziej występującymi w literaturze przedmiotu są takie archetypy jak na przykład archetyp Wielkiej Matki, czy interesujący mnie właśnie archetyp Starego Mędrca. Sam twórca psychologii głębi, przeprowadzając eksperyment wewnętrzny, opisując i analizując swoje sny, rozpoznał pewnego bohatera, nazywając go Filemonem. I tenże Filemon, cytuję, jako postać archetypowa z marzeń sennych i wyobraźni Junga, reprezentował duchową warstwę psychiki nieświadomej. Był upostaciowionym wewnętrznym przewodnikiem. W procesie psychicznego dojrzewania i duchowej przemiany postać taka jest obrazem starego mędrca, archetypu obecnego we wszystkich epokach różnych cywilizacji pod różnymi nazwami. Koniec cytatu. Marie-Louise von Franz dodaje, iż archetyp ten wyłania się późno w procesie indywiduacji. Tuż po konflikcie z animą lub animusem nieświadomość zmienia swój dominujący charakter i pojawia się w nowej symbolicznej formie męsko-płciowego inicjatora, opiekuna, starego mędrca, ducha natury i im podobnych. W narracjach archetyp ten personifikowany jest zazwyczaj w postaci starszego mężczyzny, mędrca przewodnika, jakiegoś głównego bohatera. Bywa pomocnikiem i wspomaga czarodziejskimi artefaktami, bez których główny bohater nie mógłby sobie poradzić w jakiejś swojej misji. W związku z tym poglądem, w typie narracji, jakim są bajki magiczne w rozumieniu Władimira Propa, archetypowy stary mędrzec mógłby prawdopodobnie pełnić rolę przede wszystkim donatora, magicznego pomocnika oraz osoby wyprawiającej bohatera w drogę. To są trzy spośród siedmiu głównych typów postaci według Propa. Jednego z pierwszych wizerunków, które połączyć może z archetypem starego mędrca, można doszukać się w pismach Platona, mianowicie w uczcie. Tam bowiem, gdy omawiane jest pochodzenie Erosa, Platon dokonuje rozróżnienia między istotami w kontekście mądrości. Mówi, iż są tacy, którzy mądrości nie mają i nie poszukują. Ci są zwykłymi ludźmi. Następnie mówi o filozofach,
Następnie mówi o filozofach, którzy zdają sobie sprawę ze swoich braków i dążą do poznania. Ponadto są także istoty mądrości niepożądające, ponieważ już ją posiadają. Bogowie oraz ci, których określa się w greckim oryginale mianem sophos. W dosłownym tłumaczeniu słowo to znaczy mędrzec. W klasycznym przekładzie uczty autorstwa Władysława Witwickiego na język polski tak oddano słowa Platona. Z bogów żaden nie filozofuje ani nie pragnie mądrości. On ją ma, ani żadna istota mądra nie filozofuje. Właśnie tak tłumacz oddaje słowo, znaczenie słowa sophos przez określenie istota mądra. Tłumacze generalnie mają kłopot z tym słowem w swoich tłumaczeniach. W innym przekładzie na język polski autorstwa Edwarda Zwolskiego ten sam ustęp brzmi następująco. Żaden Bóg nie garnie się do mądrości i nie pragnie stać się mądry. Każdy bowiem jest mądry. Nikt inny też, kto jest mądry, nie garnie się do mądrości. W tej wersji autor przekładu jeszcze bardziej opisowo tłumaczy termin sophos. W tłumaczeniu francuskim mamy podobne zjawisko. Aucun diene philosophe ne songe à devenir sage, attend qu'il l'est déjà. Et en général, quiconque est sage n'a pas besoin de philosophe. Tutaj dokładnie tak samo jak w drugim tłumaczeniu z języka polskiego przetłumaczono jako ten, kto jest mądry, quiconque est sage. W języku angielskim z kolei ten fragment brzmi następująco. No God is a philosopher or seeker after wisdom, for he is wise already. Nor does any man who is wise seek after wisdom. Tutaj mamy bardzo ciekawy zabieg tłumacza, ponieważ nieomal dosłownie tłumaczy pojęcie sophos, tłumaczy je jako man who is wise, a nazwa tego archetypu starego mędrca po angielsku to wise old man, czyli bardzo, bardzo podobne przełożenie. Bardzo podobne. Dalej. Ponadto platoński eros, posiadający wielką mądrość, zyskuje pewną cechę przynależną magom. Jest, cytuję, ni bezśmiertny, ni śmiertny, jak tłumaczy grecki oryginał z Wolski. Dalej, cytuję, jednego dnia to żyje i rozkwita, to umiera znowu i znowu z martwych powstaje, koniec cytatu. Czyli jest w jego mocy manipulowanie wiekiem i w pewnym sensie życiem i śmiercią. Czyżby Platon jako jeden z pierwszych przedstawił w literaturze pewien typ bohatera pokrewny archetypowi starego mędrca? W tej samej części dodatkowo określa się Erosa, cytuję, straszny czarodziej, truciciel czy sofista, u Witwickiego oraz biegły czarodziej i zielarz i mądrowiec w wersji z Wolskiego. Eros przedstawiony jest także we wcześniejszych fragmentach jako ten, który włada arkanami wiedzy tajemnej, wróżbiarstwem i magią. Wydaje się więc bardzo jakby podbudowane na materiale tekstowym rozpoznanie Erosa jako właśnie wcielenie archetypu starego mędrca. I archetyp starego mędrca jest też, tak jak wcześniej mówiłem, jak to archetypy mają w zwyczaju, da się je wyróżniać w różnych kulturach. I tak postacie pokrewne lub tożsame odnajdujemy w mitologii greckiej. Jest nim przykładem Teiresiasz, ślepiec obdarzony darem jasnowidzenia. W mitologii skandynawskiej Mimir, jedyna w nordyckim panteonie postać płci męskiej, wyraźnie powiązana z wiedzą o przeznaczeniu i wiedzą o tym, jak kształtować przeznaczenie. W mitologii skandynawskiej mamy także Odyna, najwyższego boga, niestrudzonego poszukiwacza mądrości, a przede wszystkim tajemnej wiedzy magicznej. Na gruncie celtyckim, walijskim mamy poetę wieszcza Myrdina, który znany jest szerzej w zdegenerowanych przekazach popularnych jako Merlin, towarzysz króla Artura. Jeśli idzie o tradycję biblijną, za wcielenie starego mędrca uznać można króla Salomona, bądź za samym Jungiem kapłana madianickiego Jetro. Także muzułmański krąg kulturowy posiada swego mitycznego starca, jakim jest Hadir. Co interesujące, w kulturze polskiej także dorobiliśmy się własnego mitycznego bohatera, który wiąże się z problematyką archetypu starego mędrca. Jest nim mistrz Twardowski z ludowych legend z okolic Krakowa, ale także rozprzestrzenionych po regionie całej Polski. Dobrze, i teraz przechodząc dalej, już do właściwej tematyki konferencji. U Tolkiena także można znaleźć realizację archetypu, tego archetypu. Każdy z Państwa już wie, o które postaci może chodzić. Chciałbym się skupić oczywiście na przedstawicielach grupy Istarich. Słowo Istari w Quenni oznacza tyle, co mędrcy. Kiedy Eru Iluvatar stwarzał świat, z jego myśli zrodzili się Ainurowie. Istoty o naturze w pewnym sensie boskiej czy anielskiej. Część z Ainurów zdecydowała się osiedlić na Ardzie, czyli uniwersum, na którym jednym z kontynentów jest Śródziemie.
Kiedy Ainurowie zstąpili na, powiedzmy, ziemię, stali się, od teraz nazywano ich Valarami, i ci Valarowie jakby przy pomocy muzyki Ainurów, czyli takiej siły terromorficznej, kształtowali świat. I mieli do pomocy Majarów, czyli pomniejszych spośród siebie Ainurów. I ci Majarowie, wysłani do Śródziemia, stali się właśnie Istari, stali się przedstawicielami grupy Istari, którzy podróżując do Śródziemia musieli ukryć swoją naturę, by nie ulec potędze, jaką posiadali, i by móc wypełnić powierzone im misje. David Day tak opisuje przybycie Ainurów do Śródziemia. Gdy przeminęło 1000 lat trzeciej ery Słońca, ku szarej przestrzeni pożeglował, wypłynąwszy z Wielkiego Morza Zachodu, okręt elfów. Niósł na swoim pokładzie 5 sędziwych ludzi z długimi brodami, odzianych w obszerne płaszcze. Każdy płaszcz był innego koloru, a każda z osób miała na sobie wysoki, spiczasty kapelusz, wysokie czarne buty wędrowca, w ręku zaś dzierżyła laskę. Byli to Istari, przez ludzi nazywani czarodziejami. Kapelusze i laski były ich atrybutami. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że tutaj ta wizja Davida Daya nie jest do końca zgodna z tym, co Tolkien zawarł w swoich pismach, na co zwraca uwagę Andrzej Szyjewski, autor monografii dotyczącej mitu i religii u Tolkiena. Mianowicie wizja Istarich jakby rozwijała się w myśli pisarza. Tutaj jest napisane, że wszyscy przybyli jednocześnie do Śródziemia. Tak naprawdę w niektórych miejscach znajdujemy wersję, że najpierw przybyło dwóch nieznanych nam bliżej błękitnych czarodziejów, którzy prawdopodobnie mieli jako misję bronić wschodu przed zakusami Saurona, i albo im się to udało w jednej z wersji, a w innej z wersji niestety im się to nie udało i ulegli oni pokusie czarnej magii Saurona, i tak jak Saruman przeszli tak jakby na jego stronę. A poza tym oczywiście mamy trzech bohaterów, których znamy już bliżej. Chodzi oczywiście o Gandalfa Szarego, Sarumana Białego oraz Radagasta Brązowego. Tak, i teraz bliżej przyjrzę się Radagastowi. Jego pierwotne imię to Eowyndil. Nie jestem specjalistą w Quendi, więc nie wiem, czy to tak powinno się wymawiać. Co tłumaczy się jako miłośnik ptaków. Jest postacią niezbyt waleczną i pozbawioną jakby głębi wiedzy. Zgłębiał nauki, które określić można by botaniką i zoologią. Dlatego, gdy Sauron zaczął zagrażać jakby każdej możliwie żyjącej istocie w Śródziemiu, został wysłany po to, by zająć się ochroną roślin i zwierząt, a także istot z pogranicza, takich jak Enty. Szyjewski zwraca uwagę, iż Gandalf raz określa Radagasta mianem mistrza w zmienianiu postaci i barw, co pozwala nam kojarzyć go z Merlinem, którego określano mianem shapeshifter, czyli zmiennokształtny. Tutaj pojawia się pewna paralela między dwoma jakby wcieleniami archetypu. Tak, bo Radagasta moim zdaniem jak najbardziej można uznać za wcielenie archetypu, mimo że jakby nie pełni takiej funkcji doradczej czy pomocniczej w jakimś takim szerszym sensie. Dobrze, przechodząc dalej, bo wydaje mi się, że powinienem się już troszkę spieszyć. Dalej mamy Gandalfa, Majara o imieniu Olorin, które oznaczało zsyłającego marzenia. I to brzmi bardzo niezwykle w fabularnym kontekście dziejów tej postaci, ponieważ Gandalf jest tą osobą, która jakby popycha wszystkich bohaterów do pewnego działania. Dzięki niemu Bilbo wyrusza w podróż, dzięki niemu Frodo wyrusza w podróż. To Gandalf tak jakby wprawia w ruch całą taką machinę, która kończy się wielką wojną o pierścień. Poza tym Gandalf świetnie wpisuje się w propowski schemat fabuły jako donator, pomocnik czy wysłający właśnie w drogę. I Gandalf jest osobą, jest postacią, która stanowi pozytywnie nacechowaną z moralnego punktu widzenia istotę. Służy swą radą, czasem także używa swych magicznych zdolności, jak właśnie typowy stary mędrzec. Nie należy także zapominać o inspiracjach, które przyczyniły się do powstania postaci Gandalfa. Chodzi mianowicie o Odyna z mitologii skandynawskiej i Wainamoinena z eposu narodowego Finów, którzy to w zasadzie wyglądają dokładnie tak jak Gandalf. Przechadzają się gdzieś po terenie swoich krajów w szarym płaszczu z wielką laską i wspomagają ludzi swoją radą. Należy też wspomnieć a propos Gandalfa, że zdarzyło mu się oczywiście jakby manipulować życiem. Nie jest to tak, że on sam jakby z własnej woli przywrócił siebie do życia. Niemniej trzeba zwrócić uwagę na fakt, że rzeczywiście udało mu się jakby manipulować życiem i śmiercią, co zdarzało się także i Erosowi. Dobrze, teraz już w stronę Sarumana, następnego przedstawiciela. Jego pierwotne imię to Kurumo, czyli mistrz wynalazków. I tutaj zdaje się, że
nie można by go było przyporządkować. Mimo że wypełnia większość cech takich typowych, jeśli chodzi o starego mędrca, to jednak nie można go potraktować jako wcielenie tego archetypu, ponieważ no, zdarzyło się bohaterowi to, że trochę się zeźlił i pod wpływem mocy Saurona przeszedł na ciemną stronę mocy, by nawiązać do wspomnianego przez koleżankę Star Wars. I Saruman w pewnym momencie tak jakby stanowi odwrócenie cech starego mędrca. Knuje i psuje co tylko możliwe, jest doradcą w złym sensie, sączy jad przecież ustami Grimy Gadziego Języka do królowi Rohanu. I w ogóle Gandalf i Saruman są zbudowani na zasadzie kontrastu. Bardzo ciekawą rzecz zwraca uwagę Szyjewski, cytuję: Kurumo, czyli Saruman, i Olorin, czyli Gandalf, reprezentują, jak łatwo zauważyć, dwa przeciwstawne aspekty magii: technologiczny i elfie urzekający. I stąd rywalizacja, a później wrogość między nimi. Kurumo uważany był za największego z Istarich i przywódcę, ale to Olorin miał błogosławieństwo Manwego i ostatecznie stał się głową Białej Rady, zabierając barwy i stanowisko Sarumanowi. W ogóle też cała Biała Rada jest dość ciekawym zjawiskiem, bo generalnie starzy mędrcy raczej nie wiążą się w stowarzyszenia, w których można znaleźć tak wielu przedstawicieli tej samej jakby profesji. W Śródziemiu jest jeszcze jedna postać, która jest bardzo interesująca i bardzo tajemnicza i którą uważam, że można potraktować jako wcielenie archetypu starego mędrca, i jest to Tom Bombadil. Występuje epizodycznie w powieści Drużyna Pierścienia oraz jest głównym bohaterem w zbiorze wierszy Przygody Toma Bombadila. I wszyscy fani Tolkiena i tolkienolodzy wiedzą doskonale, iż pisarz patronujący naszej konferencji nie zostawił o nim żadnych większych informacji. Było to działanie celowe, bowiem w jednym z listów Tolkien pisał, że każdy świat musi mieć jakąś swoją tajemnicę, a Bombadil jest jedną z nich w przypadku Ardy. Na marginesie warto dodać, że takie ujęcie postaci jako tajemniczej dosyć jest zgodne, co zaskakujące, z tendencjami literatury romantycznej. Postać jest nie do końca określona ontologicznie, wprowadza pewien aspekt niesamowitości i cudowności, nie zezwala na zamkniętą i ostateczną interpretację. Robert Foster, autor Encyklopedii Śródziemia, sugeruje na przykład, że mógł być Tom Bombadil Majarem. Szyjewski na podstawie listów Tolkiena wysunęła wniosek, że Tom Bombadil był przykładem na genius loci, czyli ducha miejsca, taką istotę demonologiczną, która jest w każdym w zasadzie kulturze ludowej, wiąże się z jakimś terenem i ochrania go. Jest to postać bardzo popularna w folklorze. Ja jednak jako badacz literatury romantycznej głównie skłaniam się ku takiej interpretacji, że jest to taki ukłon Tolkiena w stronę tradycji XIX-wiecznej literatury. Co więcej o Bombadilu. Pamiętał czasy, kiedy na Ziemi jeszcze nie było zła, kiedy Frodo pyta go, kim jest, ten odpowiedział mu, że jego imię jest jedyną odpowiedzią i że był wcześniej niż cokolwiek innego. Jest w zasadzie wieczny, może manipulować życiem jak stary mędrzec zazwyczaj. Ma też pewne zdolności magiczne, ponieważ kiedy tańczy i śpiewa, jego działania wpływają na otoczenie, na zachowanie zwierząt i roślin. Ponadto jest też chyba jedyną osobą w Śródziemiu, która jest odporna na działanie jedynego pierścienia. Więc no, to świadczy o pewnej jego takiej mocy, a także pełni rolę doradcze i pomocnicze, kiedy ratuje Froda tam z opałów w pierwszej części Władcy Pierścieni. Dobrze, nie wiem, czy nie przekroczyłem czasu. Jeszcze za 2 minuty. Jeszcze to akurat idealnie na zakończenie. Więc tak, mam nadzieję, że troszkę jakby nakreśliłem kwestię archetypu starego mędrca w tekstach Tolkiena. Chociaż oczywiście na tym nie można by zamykać interpretacji, ponieważ także Elrond mógłby funkcjonować jako wcielenie tego archetypu. Także Galadriela. Tylko że wtedy byłaby w specyfikacji takiej żeńskiej, czyli jako wise old woman, czyli stara mędrczyni, tak można by to chyba przetłumaczyć. W ogóle ten jak to z archetypami, jest trochę tak, że one są dosyć płynne i to jest takie moje, powiedzmy, rozpoznanie bardzo dyskusyjne. Jeśli Państwo będą mieli jakieś pytania lub będą się sprzeciwiać, to ja chętnie wysłucham i wezmę Państwa uwagi do serca. Dziękuję. Bardzo dziękujemy, szczególnie za przedstawienie nam tego tajemniczego Toma Bombadila i za wyrażenie swojej opinii co do jego natury.